Witajcie serdecznie. W 2005 roku ubieraliśmy się w ten sposób, a po zajęciach wyjmowaliśmy nasze kolorowe telefony i dzwoniliśmy do kumpli, żeby pojeździć na desce. No, niestety czasy się już zmieniły i jak ktoś kiedyś powiedział, prawdziwych skate'ów już nie ma. Na ratunek jednak przychodzi gra Tony Hawk's Pro Skater 5, która pozwala nam oddać się nostalgii. Niestety, nostalgia ta okupiona jest goryczą. Tony Hawk Pro Skater 5 to 10. odsłona serii z głównego nurtu, a odpowiada za nią studio Robomodo. Jeśli ich nie kojarzycie, to nic nie szkodzi, bo nie mają się czym chwalić. Ich ostatnie dwie gry to Tony Hawk Ride i Tony Hawk Shred, odsłony serii, na których krytycy nie zostawili suchej nitki i którym udało się wykończyć markę, która niegdyś była tak bliska sercom graczy. Rozmowa w Activision pewnie wyglądała tak. Hej, kojarzycie tych ludzi, którzy zrobili dwie beznadziejne gry z Tonym Hawkiem? Tak! Mam świetny pomysł! Zatrudnijmy ich, żeby zrobili jeszcze jedną grę z Tonym Hawkiem! Na szczęście tym razem nie mamy plastikowych desek za kilka stówek, a raczej powrót do znanej nam mechaniki. Na przestrzeni kolejnych odsłon prosta rozgrywka nie zmieniała się bardzo, co w sumie jest testamentem tego, jak sprawdzona była to receptura. Specyficzne poczucie humoru w tych grach sprawiało, że gracze z uśmiechem na twarzy przyjmowali pokręcone zadania czy dodatkowe postacie, takie jak Darth Maul czy Wolverine. Nikogo też nie dziwiło, że musimy zrobić trik niszczący pomnik w jakimś parku, albo że czasem musimy podpalić naszą deskę. Bo tak. Tony Hawk nie był grą stricte sportową, a raczej zręcznościówką z elementami sandboxa, z czasem. I może dlatego też przyciągał tak dużą widownię. Domyślnym odbiorcą tego był widz takich programów jak Jackass czy Viva La Bam, z których to celebryci z czasem trafiali do kolejnych odsłon serii. Mimo dojenia marki przez trzy generacje konsol, pozycje Neversoftu nadal trzymały poziom w czasie Tony Hawk's Project 8 w 2006 roku. Jeżeli już mówimy o wymieraniu tej marki, to wspomniane plastikowe deseczki zrobiły swoje, a w międzyczasie pojawiła się seria Skate, która przebijała Tonego Hawka, bo odrzucała czadowość na rzecz realizmu i bardziej przyziemnych klimatów. Wiadomość o powrocie legendy, w którą zagrywałem się w gimnazjum, przyjąłem z nie lada ekscytacją. Mimo że kolejne Tony Hawki było twórcze, to nadal trzymały poziom i wydawało mi się, że ten powrót no, nie może się nie udać. No, jak bardzo się myliłem. Teoretycznie Tony Hawk's Pro Skater 5 to ta sama rozgrywka, którą pokochaliśmy 16 lat temu i schemat, który wciąż daje frajdę, przez przynajmniej 2 godziny. Niestety uboga zawartość, odtwórczość i nuda szybko zabijają nostalgię. W nowym Tonym nie ma pokręconej skaterskiej historii z wielkim turniejem w finale. Dostajemy tylko kilka otwartych plansz z listą zadań do wykonania, na które w większości mamy standardowe 2 minuty. Tutaj wszystko zdaje się na miejscu. Ba, nie trzeba nawet odpalać samouczka, jeśli kiedykolwiek się w to grało. Kwadrat jak zwykle odpowiedzialny za kickflipa, a zjeżdżając z poręczy, przedłużymy kombosa za sprawą manuala. Już na płaszczyźnie sterowania pojawia się jeden z najbardziej irytujących elementów tej gry. Trójkąt, odpowiedzialny za grindowanie, służy też do przerywania kombosów, czyli lądowania. Dlatego w 70% przypadków, gdy chcemy dolecieć i złapać się jakiejś wysoko położonej krawędzi, to będziemy lądować i przerwać kombinację. Przez 10 gier nie udało się Neversoftowi zepsuć mechaniki, ale Robomodo pokazało, że jest to możliwe. Jeździć nadal się da, ale irytacja i ból prawego kciuka od nerwowego uderzania pada będą nam towarzyszyć często. Jeśli zaś chodzi o same plansze, to każda z nich to hub, po którym bojają się inni gracze, a my w każdej chwili możemy odpalić jeden z sieciowych trybów lub spróbować rywalizacji. Na papierze brzmi to sensownie, ale czekanie na innych graczy, jak i spadek klatek czy doczytywanie tekstur szybko zaczynają irytować. Da się to przeboleć, ale rozgrywka w sieci zwyczajnie nie jest tego warta. Najpierw będziemy czekać na kogoś 2 minuty, minutę pojeździmy, a pod koniec będziemy jeszcze czekać minutę, wracając do głównego menu. Po co? Żeby zagrać w chociażby deathmatch, gdzie pewnym rodzajem trika odpalamy kulę ognia. Co w praktyce sprowadza się do desperackich prób trafienia w cokolwiek i graczy, którzy chowają się przez resztę partii. Recenzując nowego Tonego Hawka miałem uczucia podobne do tych, które towarzyszyły mi podczas ogrywania Dragon Ball Xenoverse. W obydwu przypadkach mamy znaną markę, której twórcy w bardzo średniej grze próbują nam na siłę wepchnąć bardzo słabą rozgrywkę sieciową i jeszcze do tego psują rozgrywkę, która kilkanaście lat temu już była wypolerowana i działała.
Można też polecić z innymi, ale nic z tego nie wynika. No, przynajmniej nie będziemy sami na tych pustych i depresyjnie nudnych planszach, które po wnikliwej analizie okazują się być tylko zlepkami pomysłów z poprzednich odsłon. Radosne widoczki ze zwiastunów z kilkunastoma zawodnikami skejtującymi razem udało się osiągnąć chyba tylko w idealnych studyjnych warunkach, bo w rzeczywistości trudno zebrać ekipę. Wracając do samych plansz, powróciły nawet nieśmiertelne szkoła i hangar, ale chyba w najgorszym wydaniu w historii. Słabe plansze od twórców często przebijają te robione przez graczy, które są wrzucane do sieci, ale ze sprawą ograniczonych możliwości robienia zadań nie ma po co w nie grać dłużej niż kilka minut. Tworzenie własnych wyzwań do map dałoby tej grze jakąkolwiek żywotność, ponad kilka godzin, które spędzą z nią ci, którzy dali się oszukać, zanim ją odsprzedadzą. Możemy też zrobić własnego zawodnika, ale możliwości nie powalają, a większość elementów do tworzenia postaci jest ukryta w samej grze. Niezależnie kim gramy, robienie głównych zadań i ścieranie się z innymi w sieci nagradza nas punktami doświadczenia, za pomocą których zyskamy punkty umiejętności i rozwiniemy naszą postać, inwestując w jej prędkość, skoczność czy specjalizację w danym rodzaju trików. Jednak nie zauważyłem żadnej różnicy między rozwiniętą postacią a taką bez punktów, a sami proskaterzy, którymi reklamowana jest gra, różnią się minimalnie. Niezależnie od tego, czy będziemy grać jako Tony Hawk, Andrew Reynolds czy Lil Wayne, będzie to ta sama nużąca rozgrywka, pozbawiona tego czegoś, za co pokochaliśmy serię, czyli frajdy. Najwięcej radochy w Tony Hawk's Pro Skater 5 dawało mi zbieranie literek combo i robienie jak największej ilości punktów w 2 minuty. Standardowe dla serii zadania. Ale nawet te rzeczy można zepsuć. Jak? Bardzo łatwo. Kiedy odpalimy zadanie, nie można z niego zrezygnować do upływu wyznaczonego czasu. Załóżmy, że w późniejszych sekwencjach próbujemy wymaksować te trudniejsze zadania z naprawdę wysoką liczbą punktów. Wystarczy zaliczymy drobny upadek na początku i stracimy, nie wiem, 20 sekund. Nie ma już wtedy szans, żeby się wyrobić i zyskać na przykład 2 miliony punktów, ale i tak musimy czekać do końca czasu i nie mamy nawet możliwości restartu. Oprócz tego nasze zadania to rozwalanie piłek, zbieranie rzeczy na czas, rozwalanie rzeczy na czas oraz zbieranie rzeczy na czas z zrobieniem trików. Jest to tak bardzo wciągające, jak brzmi. A jak nam się to wszystko znudzi, to będziemy jeździć przez obręcze. Halo, Activision? Dzwonili twórcy Superman 64 i prosili, żebyście mi oddali mechanikę. No, okej. Okay. Kurde, strasznie mocną baterię miały te telefony. Tony Hawk's Pro Skater 5 to komercyjny gniot, który zawstydza tą niegdyś dobrą serię. Trudno się jednak dziwić. Activision właśnie kończy się licencja i była to ostatnia chwila, żeby dodrukować trochę banknotów za sprawą nostalgii graczy. W piątce wszystko jest bardziej ubogie niż w poprzednich odsłonach, a ilość zawartości przypomina krapa, który przypadkiem trafił do dystrybucji cyfrowej, bo nikt inny o zdrowych zmysłach nie chciałby, by jego firma była utożsamiana z tym produktem. A co najgorsze, to mimo że Tony Hawk's Pro Skater 5 miał na premierę patcha tak dużego jak sama gra, to nadal trafimy co chwilę na glitche i najróżniejsze usterki. Każdą z win gry dałoby się wybaczyć, gdyby rekompensowała to zawartość i jakość, którymi cechowały się inne produkcje z serii. A tak, to wycięto tu nawet elementy, które już 10 lat temu były standardem, jak na przykład tworzenie własnej playlisty. Nad całą grafiką i faktem, że soundtrack ma mniej piosenek niż trzecia odsłona 13 lat temu, nie będę się pastwić. Moją recenzję Tonego Hawka mogę zwieńczyć anegdotką. Żeby mieć jakiś punkt odniesienia podczas ogrywania tej produkcji, to odkurzyłem półkę ze starymi grami z PSP i losowo wybrałem Tony Hawk's Underground 2. Konsolkę odłożyłem dopiero po godzinie, kiedy padała dawno już nieładowana bateria. I zamiast wrócić do ogrywania omawianego tytułu, postanowiłem naładować stary sprzęt i pograć jeszcze w ten 10-letni tytuł, bo jest zwyczajnie lepszy pod każdym względem. Tony Hawk's Pro Skater 5 to słaba produkcja, którą odradzam zarówno fanom serii, jak i tym, którzy szukają odskoczni od tegorocznych hiciorów. Szkoda, że Activision pożegnało tą legendarną niegdyś serię w ten sposób. No, możemy mieć tylko nadzieję, że regeneracja Guitar Hero, która też ma się odbyć w tym roku, nie będzie okupiona taką goryczą i rozczarowaniem. Dzięki za uwagę i do zobaczenia na rampie. Yo!